Witajcie, witajcie! Dzisiaj mam dla Was film na temat znaczków bankomatowych. Opowiem Wam, dlaczego one są bankomatowe, czym się charakteryzują, jakie mają cechy szczególne, w jakich krajach wydawane są. W kilku krajach Wam pokażę, z kilku krajów, już widzicie nawet na wejściu. No, zapraszam do oglądania, zapraszam! Tak, słuchajcie, dzisiaj powiem Wam troszkę o takich znaczkach, które wydają a la bankomaty. Na początku wytłumaczę Wam, dlaczego mówię, że to są znaczki bankomatowe i gdzie można je znaleźć, a potem pokażę Wam moją kolekcję znaczków bankomatowych, a na końcu dla wytrwałych niespodzianka. Także zapraszam i zachęcam oglądać film do końca. Jednak zanim zacznę, chciałbym ogłosić dwie rzeczy. Po pierwsze, strona internetowa ładneznaczki.pl została bardzo rozszerzona. Dodałem kilka rzeczy, które myślę, że Was zaciekawią. A co najważniejsze? Najważniejsze to newsletter. Słuchajcie, uruchamiam newsletter dla chętnych, oczywiście bezpłatny. Szczegóły odnośnie newslettera są na stronie ładneznaczki.pl w zakładce newsletter. Tam przeczytacie, o czym będą moje newslettery. Jest również formularz, żeby się zapisać na ten newsletter. Planuję wysyłać 2, może 3 wiadomości w miesiącu, więc nie będzie tego dużo, nie będzie to żaden spam. Oczywiście gwarantuję, żadnego spamu wysyłać Wam nie będę, tylko fajne informacje wartościowe, ciekawostki, informacje o filatelistyce, o znaczkach pocztowych, również o innych walorach. To, co uznam za ciekawe, to będę Wam wysyłał. Zapraszam w takim razie na stronę ładneznaczki.pl, zakładka newsletter. Tam zobaczycie, o czym będą te newslettery i oczywiście zapraszam Was zapisać się. Zapraszam również do subskrypcji kanału na YouTubie. Lajkujcie Was, to nic nie kosztuje, a YouTube przetwarza te algorytm YouTube'a przetwarza to wszystko i więcej ludzi trafia na kanał i więcej ludzi odnajduje ponownie swoją pasję. Kilka osób ze mną się kontaktowało już, że dzięki moim filmom powróciło do swojej pasji. No właśnie dzięki temu, że YouTube im przypadkiem wyświetlił jeden z moich filmów. Więc zapraszam Was lajkować, to jest jedno kliknięcie, a dzięki temu będzie nas coraz więcej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do filmu, bo tu troszkę się na początku rozgadałem, ale to były dwa ważne ogłoszenia, które chciałem powiedzieć. Dobra, lecimy o tych znaczkach bankomatowych. Słuchajcie, dlaczego ja mówię, że to są bankomatowe znaczki? No, są to automaty, które nazywają się ATM. A jak na przykład jedziecie gdzieś, jesteście za granicą i chcecie wybrać pieniądze z bankomatu, to jakiego napisu szukacie? No właśnie ATM, czyli jest to skrót od Automated Teller Machine, czyli automatyczny kasjer. Niestety wikisłownik tłumaczy to jako bankomat. No nie do końca to jest bankomat, to jest też bankomat, ale nie tylko, może tak powiem. To jest również urządzenie do sprzedawania znaczków pocztowych. W Polsce tego typu urządzenia również były w latach 90. Nawet do tej pory można na eBayu znaleźć te znaczki, można je kupić. Jak tu widzicie, trochę kosztują, prawie 10 dolarów za sztukę plus wysyłka z Polski prawie 8 dolarów, więc tak de facto macie za 18 dolarów jeden znaczek. No to jest dosyć drogo. Była też strona, znaczy jest nadal strona ATM o znaczkach właśnie z automatu, czyli ATM, znaczki ATM Labels. Możecie w ten sposób szukać tych znaczków. Mają oni swoje czasopismo, widzę, że to jest kwartalnik. Mają oni galerię atm.com i tam możecie znaleźć znaczki właśnie z automatów z różnych krajów. Jak widzicie, mają również galerię polskich znaczków, możecie je tutaj kupić. No, ceny są dosyć wysokie, chyba tu widzę najniższe po 3 euro. Także no, możecie sobie pozamawiać, no ale to cena jest dosyć wysoka. Ale jeśli ktoś z Was zbiera, Wam się to spodoba, no to możecie sobie te znaczki tutaj pozbierać, kupić i zamówić. Ale nie zamawiałem stąd nigdy, więc nie wiem, jak jest z wysyłką i tak dalej. Ja tutaj jeszcze nic nie kupowałem, więc kupujecie na własną odpowiedzialność. Są tutaj różne inne kraje,
Możecie sobie pooglądać na lata, na kraje podzielone, także dosyć fajna galeria znaczków z automatu. Jeśli chodzi o te znaczki z automatów, no to możecie je znaleźć również na Kolnekcie. Na Kolnekcie jest ich dużo, polskich nie znalazłem, ale chcę Wam pokazać te, które ja mam i Wam troszkę o nich, no po prostu je pokazać, z czym one się różnią, jak one działają, o co tu w tym chodzi. No dobrze, słuchajcie, już wiecie mniej więcej, na czym polegają te znaczki bankomatowe, a teraz Wam chciałbym pokazać moją kolekcję znaczków bankomatowych i troszkę o niej opowiedzieć. Zacznijmy od znaczków niemieckich. Widzicie, mamy dwa rodzaje niemieckich znaczków bankomatowych. Te niebieskie u góry to są jeszcze w starej walucie niemieckiej, czyli w markach, a dokładnie w pfenigach 10, 80, 110. To są pfenigi, czyli 10 pfenigów, 80 pfenigów, marka 10 i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że to są znaczki, które są cięte. Dlaczego one są cięte? Ano właśnie dlatego, że te urządzenia, które je wydają, łatwiej uciąć coś gilotyną niż odrywać perforacje. No i na przykład tak samo cięte są paragony. Jak płacicie kartą i paragon Wam wychodzi z tego urządzenia do płacenia, to też jest cięty gilotyną i wtedy właśnie znaczek jest cięty, czy tam paragon jest cięty. Po prostu łatwiej jest to, łatwiej jest z tym zarządzać. Te półkola, które widzicie u góry i na dole, to są, z tego co ja się orientuję, to są wgłębienia, które utrzymują rolkę właśnie z tymi znaczkami, żeby ona tam się nie przesuwała w tym urządzeniu. No i potem nadrukowywany jest nominał, taki jaki klient zapłacił. Zwróćcie uwagę, że tutaj rysunek jest ten sam, tylko nominał się zmienia. Drugi znaczek niemiecki to już są euro. Widzicie znaczek euro po lewej stronie. To jest 1 eurocent. Zasada ta sama, tylko inny rysunek i inny nominał. Następne znaczki bankomatowe, ATM Labels. To są znaczki z Londynu. Byłem w Londynie w zeszłym roku. Jeśli nie widzieliście filmów o tym, jak oglądam na przykład najdroższy znaczek świata, albo jestem w podziemiach, w podziemnej kolejce pocztowej, to zapraszam Was do obejrzenia. Linki do tych filmów umieszczam tutaj na dole pod tym filmem. A wracając do znaczków, widzicie dwa znaczki. Rysunki się zmieniają, zmienia się napis. Na dole ten długi kod to jest kod urządzenia, lokalizacji urządzenia, które wydrukowało dany znaczek. Ja akurat to drukowałem w Muzeum Poczty, więc to ten kod właśnie dotyczy tego miejsca. Byłem w tej kolejce, którą widzicie po lewej stronie, więc no, takie znaczki. Zwróćcie uwagę, one są samoprzylepne. Pomimo tego, że widzicie perforację, to ten papierek, na którym ten znaczek jest umieszczony, jest cięty gilotyną, więc dostajecie znaczek z perforacją naklejony na papierek, od którego się odkleja i po prostu naklejacie od razu naklejacie na list albo na kartkę pocztową. Przechodzimy do kolejnych znaczków. Są to znaczki niedawno nabyte przeze mnie drogą kupna, znaczki z Watykanu. Jak widzicie opis, znaczki są z 2000 roku, do automatu wydane w czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, 5 znaczków ciętych, czystych. I tu mamy, widzicie, różne rysunki. Nadruk nominału jest na środku. Bardzo fajne znaczki. Ja lubię cięte znaczki. I powiem Wam, że te z automatu przypadają mi do gustu. Oczywiście nie wszystkie, więc nie wszystkie mi się podobają, ale niektóre mi się podobają. Akurat te watykańskie mi się podobają najbardziej z tych, co Wam dzisiaj pokazuję. Więc no, spodobały mi się. Sobie je zamówiłem. I tutaj drugi zestaw watykańskich. Również z tej samej okazji wydane, tylko inna grafika. Także widzicie, tak to wygląda. No i to są moje znaczki z automatów. A czy Wy zbieracie znaczki z automatu, czy nie zbieracie? Napiszcie mi w komentarzu. A teraz zapraszam na niespodziankę dla wytrwałych. Na koniec dla tych wytrwałych pokażę Wam katalog, który dostałem z Portugalii. Za darmo mi wysłali, bo u nich kupiłem niedawno znaczki. Niedawno, jakiś czas temu. No tutaj opis, to opisu Wam nie będę pokazywał. Katalog dosyć gruby. Ich nowe znaczki, jakie wydali. Bardzo fajny katalog. Do pooglądania, do poczytania. W trzech wersjach językowych.
także można sobie odtać. To jest dosyć fajny blok. Podoba mi się Portugal. Tak jak Wam powiedziałem, portugalskie. No, bloki mi się podobają. Także to chciałbym Wam pokazać na koniec dla tych wytrwałych, którzy... O, ten akurat kupiłem. Pamiętacie, pokazywałem Wam, że akurat ten blok kupiłem. No i wtedy po zakupie tego bloku oni wysłali mi. Oj, ten znaczek kupiłem. Wysłali mi ten katalog w ogóle tak o, osobno, nie razem ze znaczkami, a osobno, po jakimś czasie. Sądzę, że będą mi co jakiś czas wysyłać. Gibraltar, jak u nich zamówiłem te darmowe znaczki, co Wam pokazywałem, warte 250 zł, to wysyłają mi kwartalnie swój katalog, też za darmo. Słuchajcie, no to jak za darmo wysyłają, to niech wysyłają, chętnie można pooglądać oczywiście. Mam nadzieję, że Poczta Polska również coś wymyśli w tym kontekście, w tym obszarze, że wymyśli jakiś fajny katalog swojej produkcji znaczków pocztowych. Aczkolwiek poczta dużo na znaczkach nie zarabia. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że filmy są również wstecz, one się nie dezaktualizują tak szybko. No, niektóre się dezaktualizują, ale większość nie. Więc możecie obejrzeć. Zapraszam do oglądania. To wszystko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.